6 stycznia ulicami Kętrzyna ponownie przemaszerował barwny orszak Trzech Króli. Już po raz 8 w Polsce, a po raz 4 w Kętrzynie orszak wyruszył do stajenki w poszukiwaniu dzieciątka. To społeczna inicjatywa polegająca na przemarszu aktorów przebranych w stroje nawiązujące do jasełkowej i biblijnej tradycji. Celem akcji jest promocja postawy obywatelskiej i poczucia więzi z Kętrzynem. Miało temu służyć wspólne kolędowanie podczas przemarszu. W rolę aktorów i statystów włączyła się kętrzyńska młodzież, natomiast w samym marszu wzięły udział władze miasta oraz duchowni. Tradycja jest bardzo stara. Myślę, że to wywodzi się z kolędników. Po prostu dawniej kolędnicy chodzili po domach. Pamiętamy właśnie, no ja pamiętam doskonale. Ja pamiętam doskonale kolędników, którzy chodzili, zwłaszcza dziewczyny, bały się diabłów. Pamiętam, ręce mieli wymazane w sadzach i taka mogła dostać właśnie w twarz albo tego. W każdym razie to z kolędników się wzięło. No i ten pomysł w Warszawie właśnie, żeby ten tak uroczyście tych Trzech Króli przywitać, właśnie to z Warszawy, to Fundacja Żagle, jedna ze szkół katolickich rozpoczęła to, no i to się rozszerzyło. W tej chwili to nie wiem, chyba 400 albo więcej tych orszaków jest, no, a u nas to też już pomalutku zaczyna być tradycją, bo to jest 4. orszak w Kętrzynie. Pomimo mrozu bardzo dużo ludzi, ja się nie spodziewałem, że tyle ludzi przyjdzie na ten orszak. Dzisiaj naprawdę kolędników jest bardzo mało, jeszcze w niektórych parafiach, no u mnie też już bardzo słabo z kolędnikami misyjnymi, chodzą dzieci, zbierają pieniążki na misję, ale naprawdę to już chyba ostatnie podrygi, także nie wiem jak to się skończy, ale kolędujemy po prostu na ulicach, śpiewamy kolędy, czcimy nowonarodzonego Jezusa, wszyscy jesteśmy królami, wszyscy mamy koronę, także no myślę, że to piękna tradycja już w Polsce i będzie się na pewno rozwijała, bo nowe miasta się dołączają, także na pewno te orszaki opaszą całą Polskę, ale i w Europie już słychać, że tu i ówdzie, gdzieś tam w Afryce słyszałem o jakimś orszaku. Także myślę, że to się będzie rozszerzało, bo jest piękna rzecz i dużo radości daje dzieciom. Siostry i bracia, drodzy uczestnicy tego pięknego misterium, misterium Trzech Króli, misterium mędrców, którzy za przewodem gwiazdy udali się do dziecięcia, aby jemu ofiarować swoje dary. To misterium, które przed chwilą rozegrało się na naszych oczach, to misterium, w którym braliśmy udział, jest wyrazem naszej wiary. Jest wyrazem naszego przywiązania do tych wartości i tych tradycji, które nam, Polakom, są bardzo drogie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tak licznie uczestniczyć w tym orszaku Trzech Króli, bo on finalnie zaprowadził nas do Jezusa. Mam nadzieję, że te przeżycia, które stały się naszym udziałem, a których doświadczyliśmy podczas tego pięknego, wspaniałego misterium, że te przeżycia również pomogą nam i już pomogły zbliżyć się do Jezusa Chrystusa. Do tego, aby ofiarować Mu dzisiaj już nie mirrę, kadzidło, nie złoto, ale ofiarować Mu samych siebie, nasze czyste serca, bo to przecież mamy najcenniejszego.